niż czysty pragmatyzm. Dlatego, a to, że Korwin-Mikke i Nowa Prawica ma tak dobre rezultaty, to jest wynik właśnie zablokowania sceny politycznej. Zablokowania sceny politycznej poprzez te dwie wielkie partie i jakby sprowadzenia debaty i dyskusji nie na poziom merytoryczny, tylko na poziom personalny, obrażania się wzajemnie, zarówno spór o katastrofę smoleńską, czy spór ten ostatni, dotyczący chociażby afery podsłuchowej, czy jakikolwiek inny spór, to jest spór nie dotyczący dobra, jak zrobić lepiej, tylko dlaczego ty nie możesz zrobić lepiej, bo ty jesteś zły i niedobry. I młodzi ludzie, bo na Korwin-Mikke głosowali głównie młodzi ludzie, oni chcą po prostu zburzyć ten cały system dwupartyjności. A dlaczego ten system? Bo innego nie znają. Bo innego nie znają i oni chcą stworzyć coś idealistycznego, takiego opartego na właśnie idealnej kategorii wolności. Natomiast zapominają, że nie ma wolności bez demokracji. Bo wolność jest jakby atrybutem, jest po prostu nierozerwalnie związana z demokracją, bo właśnie chodzi o to, żeby wolno wybrane i swobodnie władze decydowały o nas.